Listy śmierci Jarosława Kaczyńskiego będą bardzo mocne. Prawo i Sprawiedliwość przed sobotnią konwencją finalizuje listy kandydatów tej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tej sprawie w czwartek, 25 kwietnia, w siedzibie partii zebrał się komitet polityczny tego ugrupowania. O listach PiS w mocnych słowach mówił Jarosław Kaczyński. Szef PiS w magazynie Anity Gargas na YouTube odniósł się do kwestii list kandydatów jego ugrupowania do P. Te listy, które układamy do Europarlamentu, no to będą, jak to się mówi, listy śmierci, oświadczył. Dodał, że wszystko, co mocne, będzie tam włożone, ale oczywiście przy przyjęciu pewnych realiów. Kaczyński zapowiada listy śmierci. Listy będą bardzo mocne, wszystko, co możemy rzucić do walki, będzie rzucone. A jaki będzie efekt, zobaczymy, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński, odnosząc się do Unii Europejskiej, powiedział, że nie jest zwolennikiem polexitu. Uważam, że mechanizm stałej współpracy państw europejskich w sferze gospodarczej jest bardzo potrzebny i bardzo pożyteczny. Tylko że ten podział korzyści z tego musi być jednak podziałem sprawiedliwym, a nie radykalnie niesprawiedliwym. Powiedział, jak dodał, nie może być podziału, którego podstawą jest dominacja jednego lub dwóch państw. Zaznaczył, że to musi być zmienione, choć walka o to będzie bardzo trudna. Komitet polityczny PiS zatwierdził listy do Europarlamentu. Wcześniej w czwartek Komitet Polityczny PiS zatwierdził kandydatów startujących w czerwcowych eurowyborach. Kaczyński podczas konferencji prasowej przyznał, że listy są generalnie zatwierdzone. Ale proszę pamiętać, że jest taka praktyka w naszej partii, że w sytuacjach jakichś szczególnych, prezes partii, czyli ja, może dokonać jeszcze jakichś drobnych korekt, zaznaczył. Reklama. Zapowiedział również, że listy zostaną ogłoszone w momencie, kiedy będą rejestrowane. Termin upływa 2 maja. Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE od 6 do 9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.